Jezu, jak komary gryzą strasznie. No masakra, to tak zawsze jest co roku to samo. No. Powiedz, jak u ciebie ze słodyczami? Dzisiaj mamy taką słodką imprezę, jak sobie radzisz z tym, żeby ich nie jeść? Słuchaj, lubię, ale podziwiam. Tylko podziwiam, nie konsumuję. No bo chyba taki przyszedł moment, żeby się wziąć za siebie. Poza tym jak grzeszyć, to myślę tak sobie, że już kulinarnie grzeszyć. Właśnie nie na całego, ale czymś takim konkretnym, dobrym i grzechu wartym. Wyglądasz przepięknie. Muszę zapytać, czy sama wybierałaś się stylizacji, czy w ogóle sama zajmujesz się stylizowaniem siebie? Tak, no ja nie bardzo mam czas na to, żeby mieć stylistów, a poza tym nie bardzo też mam taką potrzebę. Zdarza się, że mam jakieś prace, na których ci styliści są zatrudnieni do pomocy mi i wtedy jestem bardzo szczęśliwa, dlatego że jak się otaczać, to lepszymi od siebie. Dzisiejszą sukienkę wybrałam sama, jest to sukienka marki Sugar Free. Nie wiem, czy dobrze, czy niedobrze. Jest na biało, jest letnio, więc mam nadzieję, że się podoba. A stawiasz na polskich projektantów? Czy raczej też wyszukujesz czegoś, czego w Polsce nie ma? Wiesz, to stawiam na to, co lubię, a lubię polskich projektantów. Uważam, że w tej chwili jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie musimy zawsze tylko chodzić do sieciówek, tylko faktycznie tych ludzi, którzy tworzą rzeczy naprawdę fantastyczne i w rozsądnych cenach jest tak wiele, że wystarczy sobie zadać niewiele trudu do tego, aby ich znaleźć. A na co stawiasz w tym sezonie? Bo właściwie wszystko jest. Jest i boho, i pastele, i przeróżne inne trendy, nawet błysk, więc na co ty stawiasz? Wiesz co, ja stawiam na wygodę przede wszystkim i bardzo lubię ten trend boho. On się już otrzymuje kolejny sezon, ale mi to bardzo pasuje. Ja też dobrze wyglądam w tych rzeczach, więc raczej to będzie boho. A co u ciebie słychać? Jakie plany zawodowe? Co planujesz? Zawodowo już we wrześniu wychodzi moja pierwsza książka poświęcona wychowaniu dzieci, więc na razie koncentruję się na zamknięciu tego tematu. No to ja życzę powodzenia i trzymam mocno kciuki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego wieczoru. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo. Dzięki.